6 wzorów na pole trójkąta, które są w tablicach maturalnych i które musisz potrafić zastosować na maturze, aby poprawnie rozwiązywać zadania właśnie z polami trójkąta. Zaczynamy! Pierwszy wzór, ten najbardziej podstawowy, czyli 1/2 a/h. Tutaj tylko szybkie przypomnienie, jak wygląda ten wzór. Musimy znać podstawę wysokości, co jest najważniejsze, czyli 10 w tym przypadku. I wysokość jest równa 6, więc podstawiamy do tego wzoru. Pole to jest 1/2 razy. Podstawa wysokości 10 razy 6, czyli to będzie dwójka, tutaj nam się skróci z dziesiątką, zostanie 5. 5 razy 6. 30. Ten wzór tak naprawdę jest bardzo prosty i podstawowy i każdy potrafi z niego korzystać, tylko musisz wiedzieć, że to A w tym wzorze to jest podstawa wysokości. Zawsze. Tutaj jak masz B, to jest podstawa wysokości HB, C, podstawa wysokości HC. I tylko tyle wystarczy, żebyś potrafił zastosować ten powszechnie używany wzór. Kolejny wzór, z którego musisz umieć korzystać, to wzór na pole trójkąta z sinusem. Możemy go zastosować, gdy znamy jakiś kąt w trójkącie oraz dwa boki obok tego kąta. Wtedy będzie obowiązywał ten oto wzór. I teraz zobacz. Ten wzór to jest 1/2 razy właśnie te dwa boki, razy 6, razy 5 i razy sinus tego kąta. W tym przypadku to 45 stopni, czyli musisz zobaczyć do tablicy wartości funkcji trygonometrycznych i odczytasz, że sinus 45 stopni to pierwiastek z 2 podzielone na 2. Czyli to będzie. Dwójka nam się skróci z szóstką, tutaj będzie 3. 3 razy 5, 15 i razy pierwiastek z 2, czyli 15 pierwiastków z 2 na 2. I ten wzór jest także bardzo często używany na maturze, więc musisz pamiętać, że te dwa boki muszą być bokami przylegającymi do danego kąta. I właśnie wtedy możesz go zastosować. Przejdźmy teraz do kolejnego wzoru. Raczej jest rzadko używany na maturze, ale może się przydać. Zobacz, pole trójkąta to A razy B razy C dzielone przez 4R. Duże R to jest oczywiście promień okręgu opisanego na tym trójkącie. W naszym przypadku promień to 2 pierwiastki z 2. Znamy również wszystkie boki tego trójkąta, czyli pomnóżmy te boki. To będzie 3 razy 4 razy 6 dzielone na 4 razy R, czyli razy 2 pierwiastki z 2. I to będzie 3 razy 4 to 12, razy 6 to 72. A na dole będzie 8 pierwiastków z 2, więc jedynie musisz usunąć niewymierność razy pierwiastek z 2 dzielone przez pierwiastek z 2, a to będzie 72 pierwiastki z 2 dzielone na 8 razy 2, czyli 16. I tutaj jeszcze da nam się to skrócić. To będzie 36 pierwiastków z 2 dzielone na 8, jeszcze dalej na 2, czyli to będzie 18 pierwiastków z 2 dzielone na 4 i jeszcze da się na 2, czyli 9 pierwiastków z 2 na 2. Taka jest odpowiedź do tego zadania, do tego konkretnego wzoru. Zobaczmy teraz, jaki jest kolejny wzór i znów w tym wzorze będzie występowało R, czyli promień okręgu, tym razem wpisanego w dany trójkąt, ponieważ małe R i zobacz, że występuje też taka literka jak P. P to nic innego jak półobwód, czyli po prostu A plus B plus C dzielone na 2. I teraz, gdy znamy wszystkie boki trójkąta, znamy promień, no ale zobacz, że nie znamy wysokości, nie moglibyśmy zastosować normalnego wzoru, to stosujemy właśnie ten wzór. Czyli pole to będzie, obliczmy sobie ten półobwód, 4 plus 6, 10 plus 5, 15, 15 drugich, razy R, czyli razy 3, czyli to będzie 15 razy 3, 45 drugich. Taka byłaby odpowiedź do tego zadania. Ale zobacz, nie zawsze musimy stosować taki wzór, no ale w tym przypadku był on po prostu szybszy, ponieważ znaliśmy promień okręgu wpisanego właśnie w ten trójkąt. Ale istnieje wzór, dzięki któremu możemy obliczyć pole, nie znając ani wysokości trójkąta, ani promienia okręgu wpisanego albo opisanego na danym trójkącie. Zobacz, znamy tylko boki 3, 5 i 7. I naszym zadaniem jest obliczyć pole tego trójkąta. Nie ma wysokości, nie ma żadnego okręgu, no więc jak to zrobić? I tutaj przychodzi wzór Herona, czyli wzór, który umożliwia nam właśnie obliczyć takie pole i w którym także występuje P, które już było wcześniej, czyli półobwód. Podstawiamy do tego wzoru, ale najpierw musimy obliczyć półobwód, czyli to będzie 3 plus 7, 10, no znów 15
drugich. I teraz jedyne, co musimy zrobić, to podstawić do tego wzoru. Czyli nasze duże P to będzie pierwiastek z 15 drugich, w nawiasie będzie 15 drugich minus 1 bok, czyli 15 drugich minus 7, dajmy na to. Potem będzie 15 drugich minus 5 oraz 15 drugich minus 3. Przedłużę sobie ten pierwiastek, on będzie tutaj zawsze niestety bardzo długi. I to będzie pierwiastek z 15 drugich razy 15 drugich minus 14 drugich. 15 drugich minus 14 drugich to po prostu 1 druga razy 15 drugich minus 10 drugich to 5 drugich i razy 15 drugich minus 6 drugich to 9 drugich. Oj, teraz niestety musimy tutaj wszystko to powymnażać, czyli na pewno w mianowniku będzie 2 razy 2 razy 2 razy 2, czyli 4 razy 2 8 razy 2 16, a w liczniku będzie 15 razy 1 to po prostu 15, 15 razy 5 to 75, i jeszcze to musimy pomnożyć przez 9, czyli będzie, no niestety, bardzo duża liczba, 675. No, wyszła tutaj tak naprawdę bardzo głupia liczba, bardzo głupi pierwiastek, ale tak naprawdę nie sprawdzałem, jaki wyjdzie, więc jedyne co, no to spierwiastkuje nam się przede wszystkim mianownik, no bo niestety licznik nie. Na pewno da się tutaj wyciągnąć coś przed znak pierwiastka, ale nie będziemy już tego robić, zostawimy 675 pod pierwiastkiem, na dole będzie 4. I to jest właśnie odpowiedź do tego zadania, ale nie martw się tym, że wychodzi tutaj taka liczba, bo jeżeli pojawiłoby się takie zadanie, to wyszłaby naprawdę bardzo ładna liczba, którą da się bez problemu spierwiastkować. Zobaczmy teraz do ostatniego wzoru. Wzoru, który tak naprawdę jest bardzo często używany, ponieważ dotyczy on trójkąta równobocznego. Czyli A kwadrat pierwiastek z 3 na 4. Bok wynosi 6, no to wystarczy tylko podstawić. Pole to jest 6 do drugiej, 36 pierwiastków z 3 na 4. 36 z czwórką nam się tutaj skróci i zostanie 9 pierwiastków z 3. Sytuacja bardzo fajna, wzór bardzo często używany i pozwalający obliczyć pole takiego trójkąta tak naprawdę bardzo, bardzo szybko. I to by było już na tyle, jeżeli chodzi o wzory na pole trójkąta. Tak jak widzisz, tak naprawdę tych wzorów jest 6, z czego najczęściej używany jest wzór klasyczny, czyli 1, 2 a razy h. Wzór na pole trójkąta z sinusem, także się korzysta z niego dosyć często, oraz klasyczny wzór. Wzór na trójkąt równoboczny. Reszta może się przydać, ale nie musi, ale warto, żebyś znał wzory na pole takiego trójkąta.